wybrane spośród tysięcy klipów, specjalnie dla Państwa, z dużą dozą ironii, ze sporą dawką śmiechu i zawsze gdzieś obok obiektywizmu. Nowa surówka już jest. Oto ona. Odcinek 10 surówki, ale chwila. 10 to mały jubileusz, a mały jubileusz to w Polsce kolejna okazja do picia soku malinowego. Oczywiście. Koniec żartów. Zaczynamy 10 odcinek surówki, jak już powiedziałem, jubileuszowy. Na początek plebiscyt, dobrze powiedziane, zdecydowanie wygrał u Państwa nowy nabytek, Jaroty Jarocin. Polski ma dużo śnieg. To Krystian, jak idziesz tam i kupisz dużo kotka, dużo. Ja nie mówię tylko k***a koszulka, ja mówię kotka musisz kupić. A mi dobrze, bo jak nie, ty będziesz k***a chory i będziesz wrócić do Nigeria. Ja mówię, okej, dobra to. Ja kupiłem kotka, wiesz to ciekawe, ja kupiłem kotka. Myślałem sobie, w Nigerii ten kotka, kurde, jest bardzo dobry, nie? W Nigerii, ja myślałem sobie, to jest kotka i załatwiła mój problem na zima, nie? Wróciłem do Polski i załóż to, on wygląda jak i co ja mam normalnie. Ej, po co do mnie dzwonisz? No, to nie chciałeś. Zdradziłeś całą koncepcję filmu. Może pozostaniemy chwilę przy telefonach. Chwilę też powinniśmy pozostać przy wyborach parlamentarnych, które na szczęście dla mnie i dla Państwa się już skończyły. Skończyły się te durne komentarze, skończyły się te wszystkie medialne wypowiedzi, te wszystkie twarze, które się pojawiały właśnie w programach telewizyjnych. Nie lubię tego, Państwo na pewno też tego nie lubią. To był specjalny czas, długo czekałem z ciekawą surówką dla Państwa. Rozpoczynamy od programu 1 na 1. Był w nim poseł, już eks-poseł, warto dodać, Piotr Walkowski. I takie oto rzeczy działy się właśnie podczas tego programu i właśnie z udziałem telefonu pana eks-posła. Kwestie dotyczące wszelkich działań dotyczących wdrażania wszystkich zadań, które wchodziły, a więc kwestia wykorzystania środków, prowadzenia procedur. To możemy przełączyć na Anię i tak zaczynamy jakby z opór. Ale wyłączałem. Poczekaj, tylko wyłączę, bo wyłączałem. Wyłączę silanie. Panie ekspośle, mówiło się oczywiście wyłączałem. A z tym wyłączaniem to różnie bywa. Bo czasem jest tak, że spektakl trwa, kurtyna w górze, a naszemu operatorowi coś dzwoni w kieszeni. Małe faux pas z udziałem naszej ekipy, ale trzeba przyznać, że aktorka wybrnęła z tej sytuacji koncertowo.
Krotoszyńska scena to kolejne miejsce, gdzie telefon zadzwonił w najmniej oczekiwanym momencie. Fabryką Cinui dla Państwa wystąpiło. Jestem ciekawy, jak wyglądaliście w krótkich spodenkach u profesora Stuligrosza. Mieli na pewno bardzo ładne, zgrabne nóżki i kolanka. Ktoś do mnie zadzwonił, proszę Państwa. I kątem oka zobaczyłem. Nie, dobrze. Myślałem, że staż. Ale nie, to była stażystka. Tak samo się zaczynało. Sytuacji, w których telefon dzwoni wtedy, kiedy nie powinien, mamy w naszej surówce znacznie więcej. Ostatnio małą wtopkę, a może nie wcale taką małą, zaliczył wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Ziemowit Borowczak. Żeby rozpocząć tą inwestycję, uzyskać decyzję środowiskową od poznańskiego RDOŚ-u, czyli regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu. Panie prezydencie, jesteśmy... Tak, już przepraszam. Tak, dziękuję. Tak, przepraszam bardzo. Więc może powtórzę raz jeszcze. Masz tak dużego hałasu. I jeszcze jeden taki przypadek, ja to nazywam zrządzeniem losu, choć niektórzy nazywają to po prostu życiem. Rozmawiamy sobie z prokuratorem Walczakiem na temat stalkingu, czyli uporczywego nękania przy pomocy telefonu i SMS-ów. A tu taka sytuacja. Wskazano między innymi na wielokrotne wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych, a więc SMS-ów, nawiązywanie czy też próby nawiązywania kontaktu telefonicznego zarówno na telefon stacjonarny, jak i komórkowy. Opisano również inne działania związane z bezpośrednim już kontaktem z pokrzywdzonym, zaczepianie pokrzywdzonej na ulicę, a także, i to kwalifikowano z artykułu 190 Kodeksu Karnego, również kierowanie wobec niej gruźb. Przez telefon porozmawiamy przy innej okazji. Zostawiamy już ten temat, a teraz pozostajemy, można powiedzieć, w tym studio, bo czasem mówimy tutaj o rzeczach niezwykle delikatnych, a tam, gdzie delikatność, tam czasami pojawia się kupa śmiechu. Miniony weekend był dodatkowo wietrzny oraz deszczowy, ale oczywiście od czasu do czasu trzeba jajka przewietrzyć. 10 maja nasz facebookowy profil Bociany TV polubił 150 internauta, a nasza strona www.bociany.tv było w jednej chwili aż 682. A mogę tu dalej, tak? W najbliższych tygodniach spodziewamy się klucia piskląt. Ej nie, dobra no. Jeszcze raz od początku dajcie to. Knucia. Klucia. Były. 600. To musi być były. Arcik, profesja i knucia. Ja nie mogę z tego jajka. Trzeba przewietrzyć. Po prostu nie przeczytam tego. Dobra, dawaj. Miniony weekend był dodatkowo wietrzny oraz deszczowy, ale oczywiście... Miniony weekend był dodatkowo wietrzny oraz deszczowy, ale oczywiście od czasu do czasu trzeba jajka przewietrzyć. Nie! Ja nie mogę, no. Naprawdę nie mogę. Przepraszam. Nie czytaj tego zdania po przewietrzeniu. Dobrze. Skończ tylko na tym, żeby była wietrzna pogoda i dalej gdzieś. Zupełnie nie rozumiem, skąd te komentarze i śmichy, chichy. Przecież wietrzenie jaj to wyjątkowo poważna czynność. Skoro mowa o dziennikarskich komentarzach, to trzeba przyznać, że czasem są one zwyczajnie przesadzone, tak jak w tym przypadku.
Prawdziwe tłumy przyciągnął koncert grupy Skaldowie. Legendarny zespół zagrał swoje największe hity. Publiczność szalała. Prześliczna wiolonczelistka. Normalnie najedli się szaleju. Oto mistrz drugiego planu we własnej osobie. Tym razem sobie coś popija. No Bartek wiadomo, że jest najlepszym zawodnikiem świata, to jest mistrz świata. Wiedziałem, że jeśli nie wyjdzie ze startu, to będzie cztery kółka deptał. No i udało się, zrobił to, co miał. Zdobycie mistrza Polski na własnym torze przy tak dużej liczbie kibiców. A może po prostu zrobił to, co miał. Gwoli wyjaśnienia oczywiście pił sok malinowy. Bo zimno ostatnio przecież. Plebiscyt dobrze powiedziane, jedna z moich ulubionych części w Surówce. Na początek zupełny hit, przynajmniej dla mnie. Warto czasem być nihilistą egzystencjalnym, zwłaszcza jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Dobry. Proszę Pani, takie pytanko. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych. Mamy teraz zupełnie inny układ polityczny, inny układ sił politycznych w Polsce niż przez ostatnie 8 lat. Jak Pani to odbiera? Jaki jest dla Pani wynik tych wyborów? Nie wiem, trudno mi określić. W sumie, jakby nie było, nic się nie zmienia w tej Polsce. A w ogóle ma to dla Pani znaczenie, kto rządzi? No nie wiem. Czy raczej po prostu ktoś ma robić swoje, a Pani nie obchodzi, kto będzie to robił? Oczywiście, jest neutralna w tej sprawie. A teraz palący problem i dość osobliwy komentarz. A ty kratu hamulcowy, jak no to się boli, to się boli na stop. I na koniec mój faworyt tego plebiscytu. Nic nie powie, a zawyje. Widzicie Państwo w studiu sami patrioci. Ten piesek to także patriota. Kolejna surówka specjalnie dla Państwa już w listopadzie. Do zobaczenia. Aha, zapomniałem jeszcze gdzie głosować. Facebook. Niech on się odszczekuje swoim oprawcom z pańskiego dworu. Cześć.